Wśród jezior i lasów Puszczy Augustowskiej leży niewielkie miasto Augustów, które prawa miejskie otrzymał w 1557 roku od króla Zygmunta Augusta. W centrum miasta znajduje się park z fontanną i pomnikiem króla. Rynek otaczają odrestaurowane kamieniczki. Nad miastem górują dwie 50-metrowe wieże Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego, które w 1944 roku zostały zdetonowane przez Niemców. Odbudowano je w 1986 roku. W 2001 roku świątyni nadano tytuł Bazyliki Mniejszej. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, zasłaniany obrazem Serca Jezusowego. W kościele jest 5 dębowych ołtarzy. Ciekawym zabytkiem jest kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, który wybudowany został jako typowa cerkiew wojskowa. Po licznych przejściach w 1957 roku przekazany został społeczności katolickiej. Macie rano Przez miasto przepływa rzeka Netta, atrakcja dla wędkarzy i turystów. Wiedzie nią ciekawy szlak kajakowy od jeziora Rozpuda Filipkowska przez jezioro Necko, po kanał Augustowski i Biebrzę. W porcie czekają na turystów katamarany, gondole i statki, gotowe do rejsów po malowniczych zakątkach okolicznych jezior i Doliny Rozpudy. Wzdłuż brzegów Netty i jeziora Necko ciągną się piękne bulwary zachęcające do pieszych i rowerowych wycieczek. Nad pięknym jeziorem Necko, przy świetnie zagospodarowanej plaży, powstał pierwszy w Polsce profesjonalny wyciąg dla narciarzy wodnych. Jego długość wynosi 740 metrów, a maksymalna prędkość to 60 km na godzinę. Każdego lata odbywa się tu szereg ciekawych imprez sportowych.
Dawajcie mi złoty. Pojedynkę? Chyba tak. Jezioro Necko, które jest najbardziej popularnym jeziorem w Augustowie. Trasa rejsu prowadzi z jeziora Necko na jezioro Rospuda, a następnie 2 km w głąb rzeki o tej samej nazwie. Właśnie tam rzeka utworzyła zabagnioną Nieckę, którą nazwano Doliną Rospudy. Przyujściowy odcinek rzeki do jeziora Rospuda i Necko otoczony jest Puszczą Augustowską. Rospuda przepływa przez Pojezierze Suwalskie i część Puszczy Augustowskiej. Jej długość to 102 km. Przepływa przez 9 jezior i kilka miejscowości. Całą rzekę można by podzielić na 3 odcinki. W swoim początkowym biegu Rospuda płynie przez puszczańskie uroczyska, tak zwane Mazury Garbate, wśród wysokich, stromych, zalesionych brzegów. W swoim środkowym biegu rzeka zwalnia. Ma 4 do 5 metrów szerokości, jest płytka, dno jest piaszczyste. Nadal jest bardzo kręta. W końcowej części Rospuda staje się szeroka i powolna. Ma około 2 metry głębokości, natomiast muł osadzający się na dnie sięga 3 metrów grubości. Utworzyła się tu zabagniona Niecka, zajęta przez torfowiska, tak zwana Dolina Rospudy. To jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych, objętych ścisłą ochroną ze względu na występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Obszar Doliny Rospudy objęty jest strefą ciszy.
Dobrze.